Zapraszamy Was na wirtualną wycieczkę przyrodniczą i poznawanie niesamowitych kwiatów zakwitających wiosną w runie leśnym. Śnieżyczka przebiśnieg Roślina, którą widzimy na zdjęciu, to śnieżyczka przebiśnieg. Fotografia po lewej stronie doskonale pokazuje, skąd ta nazwa. Często zakwita ona już pod koniec lutego, jeśli jest śnieżna zima. Musi przebić się przez warstwę śniegu. Śnieżyczka to symbol przedwiośnia. Rośnie w runie lasów liściastych, w cienistych, często wilgotnych miejscach. Znamy ją dobrze z ogrodów. W naturze nie spotykamy jej tak często. Przylaszczka Pospolita Przylaszczki zakwitają nieco później niż przebi śniegi. Zazwyczaj dzieje się to pod koniec marca, na początku kwietnia. Przylaszczki mają niebieskofioletowe kwiaty, które kwitną przed rozwojem liści. Rośliny zazwyczaj rosną w bardzo dużych skupiskach, więc w czasie kwitnienia przylaszczki runo leśne zamienia się w niebieski dywan. Liście przylaszczki są często zimozielone, to znaczy... Że nie zamierają w zimowej porze. Na fotografii po prawej stronie widać charakterystyczny kształt liści. Składają się one z trzech części. Taki rodzaj liści botanicy nazywają trójklapowymi. Kolejna roślina to pierwiosnek lekarski. Czasami nazywany bywa również pierwiosnką, albo od łacińskiej nazwy prymulką. Pierwiosnek lekarski jest kojarzony głównie z pierwiosnkami zakwitającymi wiosną w naszych ogrodach. Są to bardzo kolorowe kwiaty. Jednak ten dziko rosnący gatunek wygląda nieco inaczej. Jego łodyga jest dość wysoka, a na jej końcu wyrasta nawet kilkanaście kwiatów. Kształtem przypominają nieco dzwonki, mają piękną, złocisto-żółtą barwę. Jak wskazuje nazwa, roślina ta służy ludziom jako surowiec zielarski, z którego pozyskiwane są substancje lecznicze. Zarówno łodyga, jak i nasada kwiatów pierwiosnka pokryte są drobnymi, miękkimi włoskami. Takie włoski nazywane są kutnerem. Kopytnik pospolity. Na pewno większość z was kojarzy piękne, błyszczące, ciemnozielone liście kopytnika. Nazwa tej rośliny wzięła się z podobieństwa do kształtu końskiego kopyta. Łodygi kopytnika mają kolor czerwono-fioletowy i płożą się po ziemi. Podobny, tylko dużo ciemniejszy kolor. Mają jego kwiaty. Bardzo trudno je dostrzec, ponieważ są schowane pod tymi pięknymi, błyszczącymi liśćmi, a ich kolor sprawia, że doskonale kamuflują się ze ściółką leśną. Jednak kiedy przyjrzymy się im z bliska, ujrzymy uroczy, dzwonkowaty kształt z trzema częściowo zrośniętymi płatkami. Nasiona kopytnika często rozsiewane są przez mrówki. Bluszczek kurdybanek. Ta roślinka o śmiesznej nazwie nie ma nic wspólnego z bluszczem. Jest malutki, niepozorny, a mimo to jest to roślina bardzo wszędobylska i bardzo pospolita. Można ją spotkać nie tylko w lasach, ale również w sadach, niedaleko dróg, na łąkach, w ogrodach. Na podwórkach wiejskich. Bluszczyk kurdybanek lubi cieniste miejsca, lubi miejsca, gdzie jest dużo wilgoci. Bluszczyk kwitnie prawie cały sezon wegetacyjny czyli od wiosny do jesieni. Ma piękne, niebiesko-fioletowe kwiaty. Bluszczyk jest cenną roślinką dla człowieka. Ponieważ ma dużo cennych substancji, działa na organizm odtruwaj, odtruwająco, pomaga w trawieniu. To też wiosną, kiedy nie mamy jeszcze świeżej sałaty czy rzodkiewki, warto pójść do ogrodu, do sadu, poszukać bluszczyka kurdybanka i używać go jako przyprawę do sałatek i do innych dań. Barwinek pospolity. Kolejny kwiat, któremu przyjrzymy się z bliska, to barwinek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że większość prezentowanych do tej pory roślinek ma niebieski kolor. Może jest to kolor wiosny? Kwiaty barwinka zakwitają wczesną wiosną. Roślina ta ma bardzo duże znaczenie w kulturze ludowej. Jest bardzo lubiana od wieków przez ludzi, często wykorzystywana do zdobienia koszyczków wielkanocnych, często sadzona przy kapliczkach, w ogródkach. Barwinek ma bardzo ładne, skórzaste, sztywne, błyszczące ciemnozielone listki, które są zimozielone. Dzięki temu są ozdobą przez cały rok. Poza tym bardzo łatwo rozrasta się. Jego długie pędy łatwo ukorzeniają się, stąd często tworzy bardzo duże skupiska. W stanie dzikim barwinek występuje dość rzadko. Natomiast często rozrasta się, przechodzi z naszych domostw do lasów. Często też właśnie barwinek wskazuje nam miejsca, gdzie kiedyś były zagrody i domostwa, wsie i skupiska ludzkie. Łuskiewnik różowy. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że mamy do czynienia z bardzo oryginalną rośliną. Wyróżnia ją przede wszystkim brak zielonego barwnika, czyli chlorofilu. Ponieważ nasz łuskiewnik jest pasożytem, Pasożytuje na korzeniach drzew i krzewów, m.in. grabu i leszczyny. Ma bardzo rozwinięty system korzeniowy. Swoimi korzeniami oplata się wokół korzeni drzew. Wytwarza specjalne przysawki, przy pomocy których pobiera wodę wraz z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi i substancjami organicznymi. To, co możemy zaobserwować wiosną od maja, w kwietniu czy w maju, to pęd nadziemny łuskiewnika. Jest on mięsisty, różowy lub różowo-biały, z, z gęstym gronem różowych kwiatów. Łuskiewnik różowy jest zapylany przez szmiele. Kokorycz pełna. Kokorycz pełna to kolejna roślina obok zawilców czy przylaszczek, która rośnie w bardzo dużych skupiskach. To też, kiedy zakwita, wygląda niezwykle zjawiskowo, tworząc piękny dywan różowo-fioletowych kwiatów. Kokorycz rośnie w lasach liściastych, pojawia się wczesną wiosną i jest przykładem geofitu. geofitu Czyli rodzaju rośliny, który kwitnie bardzo szybko, bardzo szybko wydaje owoce, i tuż po tym, jak wyda owoce, od razu usycha jego nadziemna część. Tym samym pod koniec maja, w czerwcu, nie zobaczymy już śladu po tej pięknej roślince. Piżmaczek wiosenny. To bardzo niepozorna, aczkolwiek bardzo urokliwa roślinka. Rośnie w wilgotnych, cienistych miejscach, w liściastych lasach. Wiosną wypuszcza kilkunastocentymetrową łodyżkę, na szczycie której jest kilka kwiatuszków zebranych w główkowy kwiatostan. Kwiaty te są w zielono-żółtym kolorze. To też samą roślinkę bardzo trudno jest zauważyć. Po przekwitnięciu, główka charakterystycznie odgina się ku ziemi, co sprzyja roznoszeniu nasion przez ślimaki. Zawilec gajowy Zawilec to chyba najbardziej znana wiosenna roślina, zdobiąca niemal w całej Europie lasy wczesną wiosną. Zawilec kwitnie w bardzo dużych skupiskach i kwitnąc tworzy piękne białe dywany. Jego kwiaty mają zazwyczaj sześć płatków i mnóstwo pręcików z żółtymi pilnikami, co sprawia wrażenie, jakby miały żółty środek. Co ciekawe, kwiaty zawilców w pochmurne, chłodne dni. Zamykają się i zwisają, natomiast płatki okwiatu pięknie rozchylają się w słoneczne, ciepłe i pogodne dni. Zdrojówka Rutewkowata bardzo przypomina zawilca, prawda? Jednak, kiedy przyjrzymy się, dostrzeżemy od razu różnicę. Przede wszystkim, zdrojówka nie rośnie w tak dużych łanach jak zawilec. Jest dużo rzadsza i jeżeli przyjrzymy się jej z bliska, to zobaczymy, że przede wszystkim na jednej łodydze umieszczonych jest co najmniej kilka jej kwiatów, w przeciwieństwie do zawilca, gdzie jest to zazwyczaj jeden kwiat. I jeżeli przyjrzymy się zdrojówce jeszcze bliżej i policzymy płatki o kwiatu, to okaże się, że ma ich pięć. Zdrojówka jest geofitem. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym pojęciu już przy innych roślinach. Geofit to roślina, która po wytworzeniu nasion bardzo szybko zamiera. W czerwcu nie zobaczymy już po niej śladu w lesie. Ziernopłon wiosenny. Bardzo lubię łacińską nazwę ziarnopłonu. Ficaria verna. Każda roślina ma nazwę wymyśloną przez botaników w danym kraju, ale ma też nazwę łacińską. I ta nazwa łacińska jest takim kodem, dzięki któremu botanicy na całym świecie wiedzą, że mówimy o tej, a nie o innej roślinie. Ale wracając do ziarnopłonu, jest to bardzo pożyteczna dla człowieka roślina. Kiedyś nazywana była sałatą ubogich, dlatego, że jego listki pojawiają się na przednówku i były używane przez człowieka jako pokarm. Miodunka ćma. To, co najbardziej charakterystyczne u tej rośliny, to kwiaty, które są dwubarwne. To znaczy, na jednej roślinie są kwiaty zarówno różowe... Jak i fioletowe. Tak naprawdę te kwiaty zmieniają się w momencie, kiedy kwiat zakwita jest różowy, a z czasem staje się fioletowy. Poza tym cała roślina jest pokryta gęstymi włoskami, co sprawia, że w dotyku jest bardzo szorstka. Miodunka ćma jest używana przez człowieka jako surowiec zielarski i ma zastosowanie szczególnie w chorobach układu oddechowego. Szczawik Zajęczy. Chyba każdy z nas potrafi rozpoznać szczawik zajęczy. Z pozoru jego listki bardzo przypominają liście koniczyny. Jednak kwiat szczawika jest zupełnie inny. Kwiat szczawika ma kolor biały. Jak przyjrzymy mu się z bliska. Ma takie bardzo malutkie, cieniutkie, różowe żyłki i żółte plamki w środku. Nazwa szczawik mówi nam o tym, że szczawik zawiera dużo związków o nazwie szczawiany, które dają mu kwaskowaty smak. Skoro powiedziałam o smaku, znaczy to, że szczawik jest jadalny i można spokojnie kilka listków sobie zjeść. Są one do, dodatkowo bardzo bogate w witaminę C. Szczawik rośnie w cienistych miejscach. W momencie, kiedy mamy wilgotną pogodę, jego listki stulają się, natomiast rozwijają się, jak jest sucho. Gajowy żółty to ostatnia roślina, jaką dzisiaj poznamy. Zakwita od kwietnia do czerwca ma charakterystyczne grzybiciste kwiaty w żółtym kolorze. Ze względu na swój kształt, zapylenia mogą w nich dokonać jedynie bardzo duże gatunki trzmieli. Liście gajowca kształtem przypominają nieco liście pokrzywy, jednak z wierzchu są ciemnozielone i często mają białe plamki. Dzięki temu, że roślina tworzy bardzo duże rozłogi, bardzo łatwo rozprzestrzenia się, jest świetną rośliną okrywową i do tego celu jest często sadzony w naszych ogrodach. Na tym kończymy nasz wiosenny spacer. Mamy nadzieję, że ta prezentacja zachęci Was do odbycia pięknych wycieczek po lasach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.